Siemanko kochani, witajcie w pustym pokoju Barbie. Cześć wszystkim. Jestem trochę zmartwiona, bo jest taki duży i pusty. Co tutaj będzie? Spokojnie Barbie, nie musisz się niczym przejmować. Dzisiaj nagramy sobie odcinek, który uwielbiacie, czyli meblowanie pokoju Barbie. No jak się tutaj nie przejmować? Do pokoju Barbie znalazłam takie piękne, kolorowe motylki. Błyszczą się. Ostatnio byłam w sklepie z chińskimi zabawkami i znalazłam megaśne zestawy mebelków dla Barbie. Każdy z tych zestawów kosztował około 50 zł. Także wydałam na to coś ponad 100 zł. Tylko. Jak to? 100 zł? Za tyle mebli? Za 300 zł umeblowałabym cały dom. Wow, to aż wręcz niemożliwe. Zawsze uwielbiam szukać mebelków dla lalek Barbie właśnie w takich sklepach, no i znalazłam dwie perełki. Dzisiaj zobaczymy, jak one się prezentują. Ale zanim zaczniemy, to szybciutko zostawiamy łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę i meblujemy kolejny pokój dla Barbie. Zabawek z Chińczyka. A ja mam jeszcze pytanie dla spostrzegawczych. Napiszcie, jakiego koloru buty są w tym zestawie? Jak będziecie uważnie oglądali film, to na pewno będziecie wiedzieć. No i pamiętajcie, żeby wejść na mojego Instagrama i TikToka. I na pewno coś z tego zestawu komuś rozdam, także jeśli chcecie, żebym rozdała coś z tego zestawu, to szybciutko zostawiam łapkę w górę. A tymczasem zaczynamy otwieranie. Dzisiaj umeblujemy sobie sypialnię dla Barbie i właśnie dlatego wykorzystamy te świetne zestawy z Chińczyka. Znalazłam taki ogromny zestaw z sypialnią. O, jest bardzo duży, dlatego przykuł moją uwagę. To jest sypialnia dla księżniczki. Jest tutaj dość sporo mebelków. I duże łóżko z baldachimem. Och, uwielbiam baldachim. Szybko, otwierajmy. Tak to się prezentuje bez opakowania. Powiem wam, nawet tutaj przyjemnie. W zestawie była taka laleczka. Nie jest jeszcze taka zła, ale trochę jest przeblada. Jakby za mało na słońcu była. No i też ma szalone nogi, które wyginają się w każdą stronę. Takie buty bardzo często można spotkać w zestawach chińskich. Ale sukienka nawet. No, całkiem nieźle się prezentuje. Nawet fajna. Ale przyznasz, że to chyba nie mój styl. Tutaj są błyszczące cekinki, a tutaj są takie falbanki w groszki. Fajna, ale faktycznie nie twój styl. No i przede wszystkim to nie jest ceratka. Wiecie, ja zawsze się śmieję z tych lalek, ponieważ one są prawie łyse. Trochę się je przeczeszę i normalnie łysą. No dobra, to teraz nie gadamy, tylko rozpakowujemy nasz zestaw. To są mebelki z tego zestawu. Mnie najbardziej interesowało to łóżko. Ma naprawdę fajne wykończenia, takie różowe z pikowaniami. I tutaj ma korony i diamenciki. Tu jest to samo. No i ma też królewski baldachim. Spróbujmy to odwiązać. O, faktycznie taki pół baldachim. No jest też pościel, podusia i prześcieradło. Tylko, że jest jeden problem, bo jest przyklejony na klej. Ale ładny wzór, takie różowe. Fajne. Tylko ten plastik jest dość giętki. I całe łóżko jest mało stabilne. Ale jakoś wytrzyma. Łóżko postawimy tutaj w rogu. Nawet się wpasowało. W takim łóżku można się rozmarzyć. A o czym marzysz, Barbie? No jak to o czym? O kolejnym nowym pokoju. W tym zestawie był jeszcze taki wieszak na ubrania z różowymi uchwycikami. Była też toaletka z krzesełkiem. To jest taka bardziej szafeczka, tutaj z różowym zdobieniem i z jakimiś diamencikami. Tylko w środku jest pusta. Nie ma szufladek. Krzesło jest fajne, ze zdobieniami takie różowe dla prawdziwej księżniczki. Powiem wam, że nawet takie zdobienia. Nie przewróci się. I było jeszcze takie coś. Ja się zastanawiam, co to jest, bo to się nie otwiera. W środku jest puste. Znaczy imitacja szkatułki. I jak Barbie? No, fajna. Tylko brak mi lusterka. I szuflad. Ale to nie wszystko. W zestawie była jeszcze taka ceratkowa sukienka. Przymierz, Barbie. Przymierz.
proszę, nie każ mi tego robić, przecież to jest okropne. No dobra. Czuję się w niej jak chodząca paczka chipsów. Tak szeleści. W ogóle tutaj jest za mała, bo nie mogę tego nawet założyć na szyję. Halo. I chyba nie trafi z rozmiarem, bo się trochę nie dopinam. Serio? Po co ktoś robi takie ciuchy? To było doświadczenie, którego nie chcę powtarzać. Dodatkowo jeszcze w zestawie był taki grzebek i lustereczko. Różowe. Bransoletka z kamieniem. I dwa kolczyki serduszka. Iwona, ale trochę tutaj pusto. No wiem, dlatego otworzymy sobie jeszcze drugi zestaw z szafą. To jest od Unlily. I to też będzie szafa dla księżniczki. Ale ona jest w takiej formie torebki. Mam takie ogromniaste naklejki. Chyba je będziemy naklejać w szafie. A to szafa dla Barbie. Zobaczcie, ona jest w kształcie takiej torebeczki. I ona jest fajna. Paseczek jest materiałowy, także naprawdę można ją nosić jako torebeczkę. I wszystkie akcesoria można mieć ze sobą. To jest fajne rozwiązanie. Tu jest taka plikowana z napisem A. A zobaczmy, co jest w środku. Jakieś niespodzianki jeszcze. Tego się nie spodziewałam. A w środku prezentuje się tak. Ej, taka dość spora jest ta szafa. Myślałam, że jest dużo mniejsza. Oj, to jest ruchome. To jest taka fajna, ruchoma półeczka. No, nawet taka dość spora. A teraz sobie naklejmy naklejki. Okej, naklejone, ale bardzo ciężko się to nakleja. W zestawie była taka zabawkowa szminka. Zobaczcie. Wyciągana. Była też taka sweet laleczka. Z nóżkami jak patyczki. Nie jest taka blada? No i te włosy ma też takie dość ładne. Buty są słabe. A sukienka? Barbie, przymierzysz? Wyglądam jak księżniczka. Tutaj mam falbanki z brokatem. Na ramionach mam bufki. Ale zobacz, ta sukienka jest rozerwana. Kolejna masakra. Kolejna sukienka. Ta jest fajniejsza, taka bardziej klasyczna. Z taką mini koronką. No i jeszcze ten kombinezon. On jest taki dość fajny. Tutaj ma koronkę i falbankę. A tutaj ma jeansy. Na co dzień, czemu by nie? Jest też taka torebka i taka w kwiatki. To było męczące. Ale Barbie, jeszcze są buty. Hej, te są fajne, takie wysokie, sportowe. Niebieskie, sportowe, ale coś mi się wydaje, że chyba są za duże. Do tych to w ogóle mi stopa nie pasuje. No i mi spadają. A z tych to w ogóle mi stopa wychodzi. A raczej palec. Hej, jeszcze była taka torebka i bransoletka. Naszyjnik i okulary. Szafa nawet nam się spasowała w ten róg. W zestawie jeszcze były takie akcesoria. Suszarka, jakaś prostownica, maszynka do golenia i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to powinno być do łazienki, a nie do szafy. Barbie, i jak Ci się podoba? Jak to oceniasz? Niech pomyślę, niech na to zerknę. Ja to oceniam na 4. Wydaje mi się, że za tą cenę to naprawdę mebelki są fajne. No i sporo jest akcesorii.
Słuchajcie, jeśli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to rozdam komuś tą szafę ze wszystkimi akcesoriami. No tak, bo muszę ją wymienić chyba na coś większego, bo mi się wszystkie moje ciuchy tutaj nie zmieszczą. Żeby ją wygrać, musicie mi w komentarzu napisać, dla kogo miałaby być ta szafa, dla jakiej waszej laleczki. Wybiorę najciekawszy komentarz. Już się nie mogę doczekać, jak zrobimy kolejny pokój z nowymi mebelkami. A wy? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa. Tutaj możecie zobaczyć hol zakupowy chińczykowy, a tutaj wszystkie filmy z Barbie. A jak klikniecie tutaj, to będziecie subskrybować kanał Maribo i nie ominiecie nowych odcinków.